Po pierwsze zastanówmy się, czy my w ogóle mamy za co krytykować Rockstara. Chodzi tutaj właśnie o takie ruchy jak dodawanie pakietów zawartości. Wszystkie DLC, które były do tej pory, czyli Kajoperikon, Badyna Kasyno, Doomsday Heist, aktualizacja z bunkrami, aktualizacja, która dała biznes patchowy, gruby nocne, DLC, przemytu, wiele, wiele więcej. Tych aktualizacji było kilkadziesiąt. Wszystkie te aktualizacje były darmowe. I według mnie możemy podziękować Rockstarowi, że to w ogóle było za darmo, bo nie miałem prawa do tego, żeby te aktualizacje zrobić płatne, bo naprawdę dawał bardzo dużo kontentu. Wydaje mi się, że jest to rzecz oczywista, ale po prostu Rockstar musi swoje zarobić. I zrobili oczywiście na sprzedaży samej etapie piątki, ale nie były inwestowane właśnie. A te, które chwilą zmieniłem, były inwestowane w Redemption 2, którego premiera już była 4 lata temu. Tak się wydaje, że 4 lata minęły. I która naprawdę trzyma gracza na poziom do dzisiaj. Aktualnie już wiemy, Rockstar tworzy GTA 6, co już przyznali publicznie, to już było widać. Przecieka, które ukazały się jakiś czas temu. I być może to będzie gra największa w historii, więc to jest oczywiste, że tam trzeba ogromne pieniądze zainwestować. Bo dużo mechanik będzie budowana sami od zera. Ale dużo osób zapomina, że pieniądze, które Rockstar zarabia z GTA Plusa, są inwestowane właśnie w GTA 6. Więc im więcej Rockstar zrobi tutaj w tym miejscu, tym bardziej to się odbije na szybkości GTA 6. Także według mnie nawet warto tego GTA Plusa kupić, jeżeli ktoś ma możliwość, żeby wesprzeć Rockstara w wydawaniu tej nowej części. Tak mówiąc szczerze, GTA 5 ma możliwości do tego, żeby na siebie zarobić. No nie wydałem swojego portfela, jak dużo pieniędzy na GTA 5. Co innego porównania do filmów, które miałem, Counter-Strike'a, Fortnite'a, Call of Duty i wiele, wiele więcej tych gier, które w dzisiejszych czasach mam mikrotransakcje. Większość tych gier jest free to play, u mnie swój zarobek opiera na mikrotransakcjach, na tworzeniu różnych sezonów, różnych kartetów. Więc mimo wszystko Rockstar też chce dopasować do tych dzisiejszych standardów i być może w najbliższym czasie będzie coraz więcej takiej zawartości. A może być tak jak w innych grach, na przykład połowa zawartości jest darmowa, a połowa zawartości jest płatna. Więc prawdę powiedziawszy, GTA Plus to niekoniecznie musi być jakaś rzecz kasowana premiera GTA 6, ale wręcz ją przyspiesza, bo przynajmniej Rockstar ma jakieś pieniądze, żeby zainwestować w tą grę i stworzyć ją taką, jaką planują. Cieszmy się, że do tej pory wszystkie duże aktualizacje były totalnie za darmo i mogliby z nich korzystać i w sumie cały czas mam do nich dostęp.